Podinspektor Leszek Głosienko. Jestem sędzią głównym finału eliminacji wojewódzkich zawodów policjantów prewencji. To jest turniej par patrolowych Patrol roku 2009. Jest to 16. edycja tego konkursu. Wcześniej we wszystkich jednostkach województwa zachodniopomorskiego zostali wybrani najlepsi policjanci, którzy reprezentują swoje jednostki w finałach wojewódzkich. Po wygraniu eliminacji wojewódzkich dwa patrole kierowane są na finały, już na zawody ogólnopolskie. Mały palec. Dawid, pomóż mi! Dawid! Dawid! Gdzie jest mój palec? Gdzie jest mój palec? Gdzie jest palec? Halo, proszę pana. Gdzie jest mój palec? Halo, proszę pana. Halo? Dawid! Proszę przyjść. Dawid, gdzie jest mój palec? Dawid! Proszę pana, proszę się pana o ścianę. Uspokoi się pan. Bez mi pomoc jest sobie proszę. Pierwszą konkurencją, jaką odbyli finaliści, to jest sprawdzian wiedzy zawodowej. Następna konkurencja jest to strzelanie sytuacyjne, strzelanie szybkie, takie, do którego policjant powinien być bardzo dobrze przygotowany. Następną konkurencją jest policyjny tor przeszkód. Następnie, jak zaliczą to wszystko, wracają tutaj na ulicę Kaszubską. Odbędzie się pierwsza pomoc, konkurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Czekają już ratownicy z naszego szczecińskiego PCK. Jest nasz ratownik policyjny, którzy będą oceniali sytuację. Będzie jakaś tam sytuacja, czy to będzie wypadek, czy jakieś inne zdarzenie losowe, gdzie będzie musiał policjant ocenić, co to jest, zakwalifikować, jak udzielić pierwszej pomocy, i będzie też resuscytacja, przywracanie życia z nieprzytomnej osobie. Co też jest, z wielu części składa się ten konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Oła, oła. Proszę dać rękę. Oła. 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 To się pożyje? Nie jest pan sobą? Nie. Tak, się gdzie jest mój palec? Niech pan pójdzie po mojego palca. Dobrze. Niech pan pójdzie po mojego palca. Gdzie jest mój palec? Zobaczmy, że to są motory, jak wszędzie. No i to można położyć.